Colombian cocaine. Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z Battlefielda 3 na mapie Równina Nebandan. Przywitaj się. No siema. Po raz kolejny Lusior, jakoś nikt inny nie ma ochoty na BF-a ze mną, to i nie narzekajcie, że kurde coś jest z tą daną osobą nie tak. Moja sprawa, z kim nagrywam i koniec. Dobra, i teraz przejdę na snajpera. Mnie wciągnął strasznie. Nie wiedzieć czemu. O kurde, ale teraz trochę mi przecina. Nie wiem czemu. Tak? Nie wiem. No. Gdzieś mam takie. Nie wiem, jakby coś serwer nawalał. No, może. Tak to nie powinienem mieć lagów, ale dobra, mniejsza z tym. Ej, no od tyle co nas biorą. No ja tutaj powiem ci. Cisnę i co jak najbardziej mogę, ale no nie jest za prosto. No u mnie okay. To samo. No, a ściągnąłeś tego snajpera? Nie zabiłem żadnego snajpera. Dobra, to idzie i prowadź najlepiej. Ja tutaj chodzę też, wiesz co, reanimować ludzi, no nie? Nie, bo ty jesteś szturmem. No tak. A ja bardziej tak, wiesz, akcji. Kurde, pokaż. Wyciągnij łeb. Tutaj już we mnie strzelają. O kurde, z granatników popierdylają. No, powiem ci, że i to bardzo mocno. O. A, dobra. Dobrze, tutaj są kamperzy z karabinkami. Takie coś mi się nie podoba za bardzo. No nie! Miałem jeden nabój w pistolecie, a tego nie zauważyłem. Aha. Jak ja tego nie lubię. No cóż, czasem. Czas. O! Drabinka na dach. To tu mogę przekampić. Łapia! No, póki ale mnie wysadzili. Póki no. Mnie nikt nie zastrzeli, no i kurde, znowu mamy tego no life'a, ale drugi no life do nas dołączył, bo był na pierwszym miejscu w poprzedniej mapie przed nagrywaniem. No miał staty, ile to miał? 70-11 chyba. O kurde. To dałby mi wejść po tej drabinie. Naprawdę. To by było dobrze. Yes. No widzę cię tutaj już martwego. No. Jak dasz radę, to byś mnie zreanimował, ale chyba raczej. A nie dałem rady. Sorry, naprawdę nie mogę. Okay. Zabiłem gościa, a oni mnie zabili znowu. Bo tutaj szykują się. Spróbuję się po tej drabinie wspiąć. I tam bym miał punkt kampy. Przy okazji jeszcze dam tu znacznik odrodzeń. No, to dobrze. Bo nie dawałem wcześniej. O! Ale kogoś zabiłem na ślepo. Ciekawe. A, już byłem na samej górze drabiny i... O kurde, co ja robię w tym punkcie? Ej, no, jak mnie zrespiło, zaraz zginę. I to źle położyłem ten znacznik odrodzeń. No i kurde, co za pech. No nie. Nie mogę go reanimować. Oh, muszę inaczej ten znacznik postawić. Tak najlepiej postawię. O. Może wtedy nie będę ginął. No snajper mnie i to bezpośrednio, po prostu już widziałem ten. O, ale. Się udało, uciekam. Uciekam jak najszybciej mogę. To dobrze. Teraz spróbuję się po tej drabinie wspiąć. O, tam widzę snajpera. Zabili mi go, ale dobrze. Dobra, spinam się szybko na górę. I nie ginę, no, dawaj, i nie dawaj, ginę. Tam strzelają. Dobra, i stawiam znacznik. No i kurde, już położyłem jeden znacznik. Pizgę granatem. O, ale mogę mam jeszcze... 14% HP. Czekaj, mogę jeszcze wyżej się wspiąć, to dobrze. To wszystko przez to, że cały czas kogoś reanimuje. Aha. Wspiąłem się na sam szczyt. Tylko tak? teraz,
tylko teraz nie mam znacznika odrodzeń. I tu jest ból. Będę musiał się ponownie wspinać tam. Ale jeszcze są spadochroniarze. No. A, skuszy, kurda, skuszy to se każdy może na hita ściągnąć. O, i teraz dobrze położyłem. No to teraz się jakoś zrespię tutaj. Bez problemu. Wow, 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 jak naciskają, jak nawalają. I teraz kładę tu jeszcze znacznik, dobra. No już mnie ktoś zaczął strzelać, jeszcze się nie zreanimowałem dokładnie. Żeby tutaj dobra. Ktoś był, dokładnie, no. Wpadłem w tą samą pułapkę, co wpadli moje poprzednicy. Aha. A, widzę, że tu jesteś ten. Tam, teraz muszę tylko szukać ofiar. Tylko jedyną ofiarą, jaką mogę, może być, to ja. Prędzej. No. A, kurde, no. Nie jestem dobrym snajperem, no ale... Kurde, może bez przesady. A tutaj on jest ze ścianą. Dobra, teraz się zrespię tutaj. Bez problemu. Fajna kampa. I kładę ten znacznik tutaj. Ale tutaj wybuchają te granaty i to... Skąd oni mają tyle tych granatów? Jeb. Jeb, drugi double kill, ale niestety już przejmują. No nie, zaraz mi zniszczą znacznik, szybko. Ło, zdążyłem. Teraz spróbuję kolejną taką akcję przeprowadzić. O ile mnie koleś z kuszy nie zdejmie. Szybko. Dobra. No nie, wybuchnie. O. Ja tutaj biegam cały czas i reanimuję, więc... Aha, no. Okej. Jak go ładnie zma... O! Pożyczę twoją kuszę, jeśli można. Dzięki, baby. Gdzie masz kuszę? What? Oho, dawno nie strzelałem. Ale nas biorą od tyłu, masakra. Aj, nie ma jak z takiej kuszy postrzelać. No. Ja pitole. Cisną nas, to także... O, trafiliśmy na nierównych graczy. Jep. Kurde, ciężko będzie z takiej kuszy. Ło, no i już po mojej kuszy. Jakim cudem mnie z takiej odległości z auga zniszczył? No ja nie pojmuję. Dobra. Ale mam przynajmniej stały punkt respa. Dzisiaj trochę pokampimy, bo mnie klasa snajpera wciągnęła ze względu na nową broń, którą posiadam. Dlatego pozwolę sobie dzisiaj trochę w stylu snajpera. Jeśli nie ma nikt przeciwko temu. I pytanie, będziesz jeszcze w niedzielę? No tak, powinienem być. No, bo bym jeszcze nagrał ostatni raz BFA 3 przed moim wyjazdem. Akurat dzień, sam dzień przed wyjazdem i po prostu wiesz. Bo w niedzielę jakoś ty za bardzo też nie masz ochoty na BFA, bo nie masz czasu. Ale co? Kurde! No tam był gościu jeden. No sorry. Dobra. Go wcześniej zniszczyć. Chodzi o to, że po prostu chciałem też w niedzielę nagrać BF, ale nie było widać czasu ze twojej strony. No wiesz co, w niedzielę ja aktualnie jechałem do dziadków. Aha. No i po prostu nie mogłem. Nie, dobra, nie przepraszam. O, spadłem. Spadłem. No i tu już ginę. I tu już niestety będę musiał się znowu po drabinie powspinać. Albo po prostu, nie wiem, coś innego zrobię w końcu. O kurde! Ja tutaj szturmowcem jadę i to ostro. No, a ja trochę po snajpersku, bo broń naprawdę M45 niczego sobie. Zoom 12. To wszystko możesz zobaczyć na wyciągnięcie oka. No tak, nawet z końca mapy mogę się rozejrzeć. No. No patrzę, rąbany. O kurde.
co ja zrobiłem? A co? No, przez przypadek chciałem reanimować gościa i sobie pomyliłem klawisze i wystrzeliłem sobie granatnikiem pod nogi. Pocisk. Kurde no, jest jakiś fajny sposób na dostanie się na górę. Musi być. Zaraz go nie, znajdę. To raczej nie ma tak, żeby nie było. O, i już, przez kontenery się wspinać bez problemu. No tylko, że tam są też kamperzy, no. Nie ma bata. Gdziekolwiek bym nie poszedł, zawsze się znajdzie. Dobra. Kurde, tak tam jest ciemno w tym magazynie, że nie da się nawet zobaczyć. No bardzo jest ciemno, w ogóle ja czasami wchodzę tak z zewnątrz, nie? Do środka i nic nie widać. To jest bardzo udręczające, bo nie zobaczysz przeciwnika, on ma przewagę nad tobą. No fajnie, niewidzialna listwa. Pozdro. No patrz, już mu chwycnąłem pół życia, ale ten mnie musiał z ciężkiej broni. Dobra, tu kładziemy znacznik odrodzeń i robimy porządek. Wiesz co się dzieje w mojej sytuacji? O. Biegnę, zabijam kogoś i z dwóch metrów dalej zabija mnie ktoś inny, także jest naprawdę ciekawy. No. Mam 3% HP. Jak tam ze mną? No, ładnie stoję ze statystykami, nie ma co. Dobra, teraz... Powiem ci, że bardzo by mi się sprzedała apteczka. Dobra, to wiesz co? Jak coś, to możesz się teraz już respić u mnie. No, ale ja na razie, wiesz co, sobie tutaj szturmowcem jadę. Aha. Głupi szturmowiec nie zauważył, że jest snajper nad nim i nic nie zrobił. No jak na razie my mamy przewagę, ale lepiej nie krakać. No pewnie. No dobra, tu już padłem. Zaraz z walki. Dobrze, czekaj, respię się teraz. Teraz jak najszybciej się powinien zrespić. No, ktoś jeszcze mi pewnie na Steamie pisze. Ale to mam na razie wywalone. Granat, granat! No kurde, nawet nie ktoś cię reanimuje, nawet nie pozwolą, żebyś wstał. Kurde, no przejmują ciągle tą kampę. Uparci no, do... siema. Uparci, no siema, uparci do bólu. Dobra, tu no. Widzę jakiegoś przeciwnika. Więc przydałoby się go jakoś ubić. Tak, żebym nie został zauważony. Chodź tu. Ciekawe jaki... Ło! No kurde, lagi miałem! Co to jest? No i co z tego, że masz stopień wiedzy? O nie, nie, nie! Cofnij się! Dobrze, mam reanimację i teraz kolejnego kolegę reanimuję. Tak szczerze to ja mógłbym biegać tylko z samym tym defibrillatorem i wszystkich reanimować. Możesz. Też jest dobra ale forma. Po co, skoro mogę ten. Dobra, może stąd. Skoro spróbuję... mogę też trochę poszczelać. Stąd spróbuję ubić tych kamperów nieszczęsnych. Jeb, dostałeś w kark i do widzenia. Nie no, ta broń się spisuje i zwłaszcza luneta 12. Tak? Ta. Niezawodna. Chyba jedyna najlepsza snajpera, jaka mogła mi się trafić w tej chwili. I ty ją sobie po prostu odblokowałeś, no nie? Ta, no, jak z tobą pierwszy raz nagrywałem BF-a, to mi się akurat ta snajpera trafiła. O, i double kill. Tylko teraz mam bardzo mało HP i byłbym wdzięczny, jakbyś przyniósł apteczkę. Ale ja mam defibrillator, nie mam tego. Aha, dobra, to przeżyję. To jakoś przeżyję z tym.
Dobra, i tak bym padł. Okej, 11-18. No nie, jest ze mną jeszcze źle. Kurde! Nie wiem, jak oni to robią, że respię się czasami. Czekaj, nie zdążyłem, byłem zaraz przy tobie. Nie, ja już się rozpiłem, wiesz, że tu nie mam czasu na czekanie. Kurde. Kurde, no. O Boże, nawet, wiesz, jesteś, schowasz się trochę za winklem i nie da się to. No. Już, od razu cię niszczą. Kłopotliwa sprawa. Tutaj granat, ale on nikomu raczej nie zagrozi. Dobra, i tak zaraz skończymy odcinek. O, już będzie koniec meczyku. No, się skończył, weź. O, chociaż raz wygrana. I tak to tak, chyba wygraliśmy. Przegrane passe. No. Ale dzisiaj będzie krótszy, żeby naprawdę nie przedłużać. Posnajpiłem trochę, ty tam trochę reanimowałeś. No, gdyby nie to, to bym miał dużo mniej punktów. No, no bo przez reanimację też masz sporo tych punkcików. No dobra, to dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał ten odcinek, możecie ocenić i napiszcie, kto by jeszcze chciał ze mną nagrywać tego BF-a, bo też mi jakoś za bardzo nie raduje, jak ciągle nagrywam z jedną i tą samą osobą, a potem macie jeszcze jakieś żale, że coś jest nie tak. Dobra, to trzymajcie się, na razie, do następnych odcinków BF-ów. Yo!